Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa. Noce Kościołów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Marta Łomnicka-Jasińska. A także Łukasz Kocur. Mili Państwo, w imieniu Radia Rodzina, Polskiego Stowarzyszenia Estradowego Polest, mamy ogromną przyjemność powitać Państwa w ramach 5. edycji Nocy Kościołów 2014. Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa, Noce Kościołów organizowane są we Wrocławiu i w wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku, a także mają wymiar międzynarodowy. Organizowane są co roku, służą przede wszystkim promocji kultury. A patronat honorowy nad wydarzeniem objął arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, któremu bardzo dziękujemy za pasterską troskę. Dziękujemy również Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w osobie ministra Bogdana Zdrojewskiego, prezydentowi miasta Wrocławia Rafałowi Dudkiewiczowi, marszałkowi województwa dolnośląskiego Cezaremu Przybylskiemu, a także staroście powiatu wrocławskiego Romanowi Potockiemu. W ramach tego wieczoru tutaj w Kościele Świętego Krzyża obecni są dziś z nami znakomici goście. 25. rocznicę wolnych wyborów zapraszamy do wysłuchania dyskusji o wolności danej i zadanej, którą poprowadzi Marta Wilczyńska, rzecznik prasowy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. A tego zadania podjęli się i, jak Państwo widzą, sami mężczyźni. W kolejności alfabetycznej, bo ta zazwyczaj jest najbardziej sprawiedliwa, Janusz Dobrosz, polityk, parlamentarzysta, były wicemarszałek Sejmu, odznaczony brązowym krzyżem zasługi. Ksiądz Andrzej Dziełak, prałat, postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego księdza Aleksandra Zienkiewicza. Pan Jarosław Obremski, samorządowiec i polityk, były radny Rady Miejskiej Wrocławia, były wiceprezydent Wrocławia, a obecnie senator od 2011 roku. I pan profesor Andrzej Wiszniewski, były minister nauki i były rektor Politechniki Wrocławskiej, obecnie przewodniczący Rady Społecznej przy Metropolicie Wrocławskim, uhonorowany Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim Solidarności Walczącej oraz Komandorią Orderu Świętego Sylwestra. Pierwsze pytanie dotyczyć będzie tego, co zaproszeni goście w tym czasie robili, w 89 roku, jak zastała panów ta informacja o wyborach, to po pierwsze, i po drugie, jakie emocje wtedy towarzyszyły tej wiadomości? Więc wróćmy do 89 roku. Ja do zmiany 89 roku podchodziłem z pewną nieufnością. Zresztą byłem przeciwnikiem Okrągłego Stołu i uważałem, że wyniki Okrągłego Stołu są dalekie od tego, na co czekałem przez niemal całe dziesięciolecie od powstania Solidarności w roku 80. Podobnie nie zachwycał mnie sposób wyboru reprezentacji społecznej do nowego parlamentu. Zresztą tutaj nie byłem wyjątkiem, bo ten sposób nie zachwycał ani późniejszego, dziś świętej pamięci, premiera Tadeusza Mazowieckiego, ani obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Obydwaj uważali, że ten sposób był nieszczęśliwy. Ja też tak uważałem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że bez względu na to, czy ten Okrągły Stół nam się udał, czy nie całkiem, jednak był formą zmiany ustroju i to bezkrwawą formą, i w tym jego wielkość. W 1986 roku grupa, z którą byłem związana, grupa działaczy opozycyjnych, grupa ludzi związanych z duszpasterstwem Dominik, lansowała takie hasło: ograniczanie niesuwerenności. Co w dużym stopniu polegało na pewnej grze ciałem. To znaczy trzeba było sprawdzać, co jeszcze można, a na co komuna nie odpowiada wielkimi represjami. To oznaczało, że odmawiało się pójścia do wojska. Jak rozwiązywali samorząd studencki, to się go powoływało w sposób nieformalny i prowadziło się taką działalność, jakby ten samorząd formalnie
mógł istnieć. Zakładało się organizację, nie pytając władzy o zgodę. No, wcześniej oczywiście był cały ruch podziemnych wydawnictw. I dla mnie 89 rok i obrady Okrągłego Stołu i później wybory to był taki element walki o niepodległość, walki o to, że będziemy ograniczać naszą niesuwerenność. I ja byłem bardzo mocno zaangażowany. Jeździłem po całym dawnym województwie wrocławskim i agitowałem za naszymi kandydatami. Uważałem, że to jest taki moment, że jeżeli wygramy, to się coś może zmienić. Ale traktowałem to ten 4 czerwca przed tą datą, tak jak, nie wiem, przymierzaliśmy się do wielkich strajków w październiku 82 roku, czy do, co by nie mówić, pielgrzymek Ojca Świętego do Polski, które też przecież były przez nas traktowane jako element wykuwania naszej niepodległości. Nie miałem wtedy świadomości, że to będzie ten element, który przy całym krytycyzmie później do różnych zjawisk, które po 89 roku się zdarzyły, że to będzie ten moment, który spowoduje jednak, że to się kończy ograniczanie naszej niesuwerenności, a zaczyna się budowanie naszej suwerenności. Bo wyczuwałem, że jakaś zmiana następuje, choć to odzyskiwanie niepodległości w sensie takim formalnym jeszcze chyba trwało pół roku. Dla mnie to był naprawdę przełomowy moment. Jako przedstawiciel takiego nurtu Związku Młodzieży Wiejskiej Wici w ramach ówczesnego, dzisiaj się to nazywa reżimowego ZSL-u, kandydowałem do Sejmu i zdobyłem ten mandat przy dużym udziale i wsparciu Solidarności Rolników Indywidualnych i Zbyszka Lecha, który był też posłem z ramienia Solidarności RI. Też miałem przeświadczenie, że oczywiście niepełny przełom, kontraktowy przełom, z pewną dozą takiego no jakby patrzenia ostrożnie na cały ten proces, ale nie ulega wątpliwości, że sama kampania wyborcza w porównaniu na przykład do dzisiejszych kampanii wyborczych to jest coś niebywałego. Entuzjazm ludzi, pełne sale nieraz po 300, po 400 osób, nawet w prowincjonalnych miejscowościach. Pytania i troska o Polskę wykazywana przez Polaków niebywała po prostu. I nawet też przestrogi, bo przy całym tym entuzjazmie też spotykało się ludzi, którzy mówili, oto tak jeden z rolników w takiej wsi pod Krośnicami mówi, no ale wy tam uważajcie, żeby czasem znowu ktoś nas nie wyrolował, przepraszam za to słowo. No bo Polska Ludowa też miała niejedno imię, zupełnie inaczej wyglądały czasy stalinowskie, gomułkowskie czy gierkowskie, ale nie ulega wątpliwości, że to był olbrzymi przełom. Troska o Polskę, prawda? I ja uważam, że takim no właśnie ważnym, symbolicznym momentem w Sejmie kontraktowym była zmiana konstytucji i wreszcie nałożenie na orła naszego korony. To może nie ma takiego wielkiego znaczenia w sensie praktyki, ale w sensie symboli jest to po prostu sprawa zasadnicza. I też jeden element, że mimo różnic w trakcie tych wyborów i już po ogłoszeniu wyników widać było wyraźnie taki oddech, ale też jakby nawet do tych przeciwników, zwłaszcza tutaj ci, którzy walczyli najostrzej, jak Solidarność Walcząca, to mimo, że byli, dystansowali się trochę od tych wyborów, tak samo jak Konfederacja Polski Niepodległej, to było czuć taką ulgę i nie było nienawiści. Nie było takich sytuacji, które dzisiaj są, kiedy nie chodzi o takie aż ważne i przełomowe kwestie, a wzbudzają takie emocje ludzkie i wzbudzają taką agresję negatywną. Tego wtedy nie było. I też trzeba przyznać, że w Sejmie kontraktowym w zasadzie chyba tylko 4 osoby głosowały przeciwko kandydaturze Tadeusza Mazowieckiego na premiera. Natomiast wielki zawód przeżyły w momencie, kiedy no, został wybrany generał Jaruzelski. Bo udało się w tych tak zwanych wtedy sojuszniczych ugrupowaniach, które potem stworzyły koalicję razem z Solidarnością, stworzyć grupę osób, która generała Jaruzelskiego nie popierała. To była grupa 42 posłów. A jednak postawa niektórych senatorów i posłów Solidarności, którzy zbojkotowali wybory, tym samym obniżyli prawda, kworum do wyboru generała, spowodowała wybór tego generała. I to był pierwszy zawód, duży zawód, który przeżyłem po tych wyborach czerwcowych.
Natomiast jako ksiądz, no trudno, żebym w samej polityce maczał palce. Niemniej jednak w owym czasie, w roku 89, byłem duszpasterzem akademickim w budynku obok, ulica Katedralna 4, młodszym przypomnę, tam się mieścił Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego, szefem którego był legendarny wujek, ksiądz prałat Aleksander Zienkiewicz. Dom pod Czwórką nie był tak piękny jak dzisiaj. Wyglądał zgrzebnie na zewnątrz, ale w środku tętnił życiem. Tam właśnie, w tym domu, znalazło swoją siedzibę kilka instytucji czy organizmów wspierających Solidarność albo wyraźnie pomagającym ludziom represjonowanym przez system komunistyczny. I tam też odbyły się, w roku 89 odbywały się pierwsze zebrania Komitetu Obywatelskiego. W tym czasie akurat byłem administratorem tego domu, więc miałem władzę kluczy i użyczałem, mogę powiedzieć po nazwiskach tutaj, osób, które nie żyją, Ewa Szumańska, przywołam tutaj, proszę księdza, potrzebne nam są klucze do dużej sali, bo chcemy się tam spotkać. No i spotykali się, byli tam działacze Solidarności, którzy tworzyli ten Komitet Obywatelski. Byli też przedstawiciele profesury wrocławskiej. Z nieżyjących wymienię pana, świętej pamięci pana rektora Józefa Łukaszewicza, rektora Uniwersytetu, pana profesora Tadeusza Krupińskiego, a inni jeszcze żyją. Trudne słowa, które powiedział Jan Paweł, które wypowiedział Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, że wolność jest dla nas darem, ale jest nam też zadana. Księże prałacie, jak rozumieć te słowa papieża, który już za życia wydawało nam się, że świętym jest i był, a teraz mamy już tego konkretne potwierdzenie? Proszę Państwa, jak w Kościele wypada, no musimy od polityki przejść do teologii, a właściwie też do etyki, w której specjalistą był profesor, ksiądz, biskup, kardynał Karol Wojtyła. Etyka była jego pasją i zresztą dał wyraz swoim poglądom w dokumentach, w publikacjach Veritatis Splendor. Tam jest bodaj najwięcej o wolności, o sprawiedliwości. Przypominamy, że snuł te refleksje wokół osoby, postaci patronki Dolnego Śląska, świętej Jadwigi. Później taki przeskok, pojawił się Ojciec Święty w roku 97 na Kongresie Eucharystycznym i ciekawa rzecz, też trzeba przypomnieć, hasłem tego kongresu było: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Przesłanie Jana Pawła II o wolności, wołanie o wolność. Pierwsze, to Ojciec Święty uświadamiał nam i pozwolił nam przeżyć w tym okresie zniewolenia, od pierwszej jego pielgrzymki poczynając, pozwolił nam doświadczyć wolności. Mianowicie, że nawet w reżimie myśmy się poczuli wolni. On nie tylko powiedział głośno co się działo w każdym z nas, cośmy myśleli, ale powiedział nam, że do wolności mamy prawo. To jest jedno przesłanie. Drugie, że wolność jest zadana. Myślę, że tutaj w pierwszym tym członie, no to euforia, poklask, no i radość, że na tę wolność opatrzność nas wyprowadziła. Też przy pomocy Jana Pawła II. Miło to było słyszeć z ust czy naszego prezydenta, czy z prezydenta Stanów Zjednoczonych, przywołanie Ojca Świętego i roli Kościoła, bo jesteśmy świadomi, że była bardzo znaczna. Drugi człon. Wolność jako zadanie.
Cóż, z tym nam trochę trudniej, bo dopiero gdyśmy doświadczyli wolności, zobaczyliśmy i widzimy, moi drodzy, jak trudno tę wolność przełożyć na realia. Wolnym człowiek się staje. Wolnym człowiek się staje nieustannie. To nie jest coś stabilnego. Tak jak staje się chrześcijaninem, tak też staje się wolnym. A jak nam to wychodzi, to myślę, że moi sąsiedzi, szanowni, więcej powiedzą. Dla mnie jeszcze jeden moment z tych wszystkich pięknych słów Jana Pawła II miało takie znaczenie zasadnicze. To kiedy powiedział, nie lękajcie się. Mi się wydaje, że to w sensie poczucia wolności, odwagi pewnej narodu miało absolutnie niebagatelne znaczenie, kluczowe znaczenie. Ale też faktycznie te słowa jakby przewidział Ojciec Święty, mimo że przecież wtedy jeszcze, kiedy te pielgrzymki były, kiedy u nas jeszcze był zaraz po kłosie stanu wojennego, przecież to są te lata, to jakby przewidział, że nawet jak nam się tą wolność uda uzyskać, to nie zawsze będziemy umieli z niej skorzystać. I wydaje mi się, że my dzisiaj, kiedy obchodzimy swoiste srebrne wesele, prawda, bo to jest 25 lat od czerwca, to troszeczkę, a może nawet w zasadniczy sposób, nie dyskutujemy o tym, jaka jest kondycja większości społeczeństwa w stosunku do tej wolności. Wielu ją pojmuje jako coś, co zostało, że tak powiem, uzyskane, a teraz wy się wszyscy możecie martwić. Bo ja wiem, jakie są trudności dnia codziennego, ale zarazem, żeby zmieniać rzeczywistość, to na tym demokracja polega, to się w tej rzeczywistości w jakiś sposób musimy poruszać. I proszę zauważyć, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów, nawet tych posowieckich, że tak się wyrażę, w których frekwencja wyborcza przy kolejnych wyborach jest bardzo niska. Czyli coś jest na rzeczy, że politycy, coś jest na rzeczy, że dziennikarze, ale coś jest też na rzeczy, że duża część naszego społeczeństwa się od tego dystansuje. Czyli tu trzeba poszukiwać odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak się dzieje. Co zrobić, żeby wyzwolić ponownie tą energię, o której rozmawialiśmy, która była 4 czerwca 1989 roku, kiedy w niektórych kwestiach ekonomicznych było znacznie gorzej w niektórych elementach, prawda? A jednak ta nadzieja to powodowało, że ludzie się organizowali, bo mieli poczucie, że zmieniają rzeczywistość i ją zmienili. Natomiast mi się wydaje, że dzisiaj główna przyczyna, że tą wolność nie zawsze pojmujemy w sposób, który ona jest pojmowana w tych społeczeństwach, które mają dużą dozę tradycji demokratycznych. U nas ta bierność, o czym pisał wielokrotnie Dmowski, ona jest jednak w nas dość mocna. Ja się obawiam, na sam koniec powiem, żeby to nie było tak, jak starsi na pewno pamiętają 69 rok, kiedy był taki okres, można powiedzieć, srebrnego wesela PRL. Za rok nawet pieśni śpiewano w Opolu na temat tego srebrnego wesela, a za ponad rok w grudniu nastąpiła tragedia na Wybrzeżu. Ja się tego obawiam, żeby to nie było buntu, tylko żebyśmy w demokratyczny sposób próbowali Polskę zmieniać. Zatrzymajmy się przy polityce. Bardzo dobrze, że pan senator nabiera oddechu. Czy w takim razie jest jakaś definicja wolności, która jest ponad podziałami? Czy to znaczy, że każdy z nas pojmuje wolność inaczej i co innego ma na myśli? No każdy trochę inaczej pojmuje. To znaczy, ja to rozumuję w ten sposób, że fundamentalna jest taka wolność od. To znaczy, że nikt mnie nie zmusza, że pewnych rzeczy nie muszę robić. I to był czas komuny, gdzie próbowano ludzi w jakiś podły sposób uwikłać do robienia rzeczy niegodnych. Natomiast papież, i to myślę, że to było w czasie jego tej pierwszej pielgrzymki do niepodległej Polski, był niezrozumiany, kiedy zaczął mówić: wszystko w porządku, macie wolność od, ale człowiekiem stajecie się wtedy, kiedy tą wolność realizujecie ku czemuś, ku jakimś celom, ku innym ludziom. I myślę, że to jest ten egzamin, który każdy z nas i w wymiarze indywidualnym i społecznym powinien jakoś tam wypełniać. Natomiast jakbym spróbował powiedzieć, gdzie ja dostrzegam
napięcie między tą wolnością od, a wolnością ku, to bym takie trzy elementy powiedział. Po pierwsze, wydaje mi się, że zaakceptowaliśmy wolność od w postaci czegoś, co ja określam takim liberalizmem wulgarnym. To znaczy, że ja sam siebie stwarzam, w sensie jak jestem bogaty, jak odniosłem sukcesy, to jest tylko i wyłącznie moja zasługa i nie muszę się z tym nikomu dzielić. Ale to ma przełożenie na, według mnie, jeszcze bardziej doniosłe negatywne skutki. Taki liberalizm w pojęciu, w traktowaniu państwa. Państwa nie jako wartości, tylko państwa jako miejsca, które ma mi dawać usługi. Nasze myślenie w Polsce przeważające w tej chwili jest takie, że szkoła ma dobrze przygotować dziecko do tego, żeby po skończeniu szkoły, po skończeniu studiów dobrze zarabiało. Ksiądz, jak się do niego idzie, to mogę być osobą niewierzącą, ale płacę i wymagam, żeby było wesele, pochówek i pieniądz ma decydować. Tak samo lekarz ma zapisywać to, co ja chcę, a nie to, co on uważa, że służy dobru pacjenta i tak dalej, i tak dalej. Traktujemy państwo jak taki element usługowy i ten liberalizm nie tam, gdzie dotyka ekonomii, tylko w innych miejscach, według mnie wywołuje wielką szkodę dla państwa polskiego, jest realizacją, nie realizuje tej wolności ku, tylko tą wolność od. Drugi element jest to, i to było takie moje marzenie, że demokracja i wolność polega na tym, że wchodzimy coraz głębiej, że nie upraszczamy świata jako świat biało-czarny, tylko zaczynamy dostrzegać jakieś światłocienie. Próbujemy w demokratycznym systemie, żeby nie zwariować, żeby się wzajemnie nie pozabijać, próbować rozumieć ludzi inaczej myślących. A ja mam wrażenie, że przez 25 lat zaczynaliśmy z większym zrozumieniem wcześniej. To nie chodzi tylko o tą dychotomię PiS-Platforma. To jest, tak samo funkcjonują dziennikarze, świat kultury, tak? To znaczy trzeba się opowiadać, trzeba być albo w bezkrytycznym stosunku do Kościoła, albo trzeba być wrogo nastawionym do wszystkiego, co się w Kościele dzieje. To znaczy uważam, że tutaj Polska w jakiś sposób zwariowała. Znów nie ma tej wolności, bo wolność ku oznacza próbę zrozumienia innych ludzi. I trzeci element, pytanie, co zrobiliśmy z wolnością, to mam wrażenie, że nie udało nam się po 1989 roku w pełni nazwać zła złem, dobra dobrem w życiu społecznym, czego według mnie dyskusja o generale Jaruzelskim była podsumowaniem 25 lat. Musimy także zmierzyć się w uczciwy sposób z oceną złych zjawisk w naszej przeszłości, między innymi rozliczenia komuny. Panie profesorze, zgadza się pan z tymi słowami, że nie do końca rozumiemy i wypełniamy wolność? Co dla pana profesora oznaczają papieskie słowa? Drodzy państwo, Mahatma Gandhi powiedział kiedyś, że zarówno wolność, jak i zniewolenie są stanami świadomości. Świadomości indywidualnego człowieka. I sądzę, że miał bardzo wiele racji. A co to znaczy, że wolność może być zadana? Niech zilustruje pewna historia, która jest w 100% autentyczna. Ale musimy się cofnąć do pierwszych miesięcy stanu wojennego, do roku 82. Otóż młody chłopak, student wrocławskiej uczelni, został złapany na ulicy, jak roznosił ulotki. Oczywiście od razu do aresztu esbeckiego, zmiękczanie go przez 24 godziny, potem śledztwo i słowa esbeka. Słuchaj, zniszczyłeś sobie życie. Będziesz miał wyrok najmniej 6 lat. O studiach nie ma mowy. No, kompletnie jesteś przegrany. No, chyba, że zgodzisz się z nami współpracować i podpiszesz zgodę na współpracę. Chłopak był przerażony, trzeba go rozumieć. Podpisał taką zgodę. Natychmiast wyszedł z aresztu, ale poszedł nie do domu. Poszedł do kościoła, żeby się wyspowiadać. I trafił na wyjątkowo mądrego kapłana. I kiedy mu powiedział, że podpisał taką zgodę, to ten kapłan powiedział: słuchaj, musisz zerwać współpracę. To jest warunek
jaki ci daje, bez niego, bez spełnienia go nie dostaniesz rozgrzeszenia. I chłopak przyjął ten warunek. Na najbliższym spotkaniu ze Zbekiem powiedział: koniec, nie będę dążył, nie będę waszym współpracownikiem. No, skutek był oczywisty. Z powrotem do aresztu, potem do samochodu i wywózka do obozu dla internowanych, chyba w Grodkowie. Czy ten chłopak w ten sposób stracił wolność? Nie, on ją zyskał. On zyskał wolność od lęku, że inni się dowiedzą, że jest kapusiem. On zyskał wolność od obrzydzenia, jakim byłoby spojrzenie w lustro. Ten człowiek zyskał wolność, którą mu zadał ten mądry, wspaniały kapłan. I jeśli mówi nam Ojciec Święty, jeśli mówił nam, że wolność jest zadana, to chyba rozumiał właśnie w ten sposób, że musimy pracować na co dzień nad własną świadomością, naszą indywidualną świadomością. I wtedy tylko będziemy mogli być naprawdę wolni. Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa. Noce Kościołów.